Witajcie. Dzisiaj zajmiemy się komputerem nadesłanym przez klienta. Klient zakupił u mnie na aukcji płytę główną do tegoż komputera i przysłał laptopa na gwarancję, gdyż chce mieć gwarancję. Regulamin moich aukcji mówi, gdyż samodzielny montaż, gdyż regulamin aukcji mówi, że samodzielny montaż płyty głównej zakupionej na mojej aukcji równa się z utratą gwarancji i zakupem złomu elektronicznego. Jak widać, komputer nieźle zabezpieczony. Nieźle to mało powiedziane. No kurwa. Trochę zdejmę. I mamy Asusa, w którym coś lata. A, lata, bo w środku nie ma już płyty głównej. Jest to model K555L. Wydruk wygranej aukcji. Zobaczmy, czy sprzęt w ogóle jest skręcony. Jest rozkręcony. Ja sobie od razu przygotuję płytę. Żebym później za nią nie latał. Tu mam płytę. Ok. Spróbujmy się do niego jakoś zabrać rzeczowo. Akumulator chyba mi pada w wkrętaku. Pasty oczywiście od razu wymienię. Chyba popłynął owy laptop. Ale na klawiaturze nie czuć. Aczkolwiek no tutaj jest ewidentny ślad. Nie dość, że jak... Nie wiem, co to jest, coś krystalicznego. No nie, ale okej. Dobra. Tak, po kolei. Uziemiamy się.
Nie lubimy się uziemiać, o nie, niewygodnie jest, ale mus to mus. Cyk. Dobra, w pierwszym rzędzie przygotuję chłodzenie, tak więc klapka odstawię. Tyryryrym. Tu mam patyczki. Wiecie co? Zrobię to na tym wydruku, który mi klient przysłał, żeby nie pobrudzić maty. Ostatnio udaje mi się ją utrzymać w czystości, tak więc dobra. Okej, odkładamy patyczek do śmieci. Gdzieś tu miałem długopis. Miałem to bardzo dobre określenie. Nie wiem dlaczego, ale w serwisie chyba najczęściej giną mi długopisy. Zaznaczymy sobie 11, 16. Ok. Chłodzenie. Gdzie jest? Powiem wam, że klient, który to przysłał, znaczy który przysłał mi tego laptopa na wymianę, to również serwis. Ale serwis zdroworozsądkowy, tak? Nie unosi się własnym ego, że co ja tam będę wysyłał, przecież ja sam potrafię wymienić, tak? A później przez jakąś głupotę, bo różnie bywa. Płyta nie będzie działać i jednak będzie szukał jakiegoś kruczku, jakby ją zwrócić i tak dalej. Słuchajcie, nie bądźmy takimi typowymi Kowalskimi, takimi jakimi widzą nas stereotypy. Jeżeli w aukcji jest napisane, że jedynym wyjściem, aby produkt miał gwarancję, jest przysłanie laptopa na wymiankę tego elementu w moim serwisie, to tak róbcie. Nie starajcie się być bardziej chytrzy niż nie wiem co lub kto. To jest po prostu mój warunek aukcji, tak? Nie dość, że zaoszczędzacie sobie pracy, a tak naprawdę macie usługę dobrze wykonaną, możecie ją później obejrzeć, jak ja to zrobiłem. Widzicie przecież, że nagrywam. I tyle, tak? A naprawdę są ludzie, którzy kupują te płyty. Ewidentnie coś spierniczy, bo później widać to, widać, tak? Jeżeli ktoś w tym siedzi, to widzi.
No nie, jemu się należy zwrot i tak dalej, bo kupił przez internet. No nie, no jakaś masakra. I możemy tak się z tym bujać, że jemu się należy, czy się nie należy, tak? Ja w takich sytuacjach obstaję, słuchaj. Był regulamin aukcji, był. Jeżeli chcesz, nie wiem, zgłoś to gdzie chcesz, do kościoła, nie wiem, dla strażaków, na policję i tak dalej, tak? Było jasno powiedziane, co trzeba zrobić, żeby otrzymać gwarancję, tak, na produkt. I tak jak mówię, serwis, żaden zwykły Kowalski, tak? Na pewno chłopaki mają z tym styczność, tak? Wiedzą, jak to zrobić, ale chcą mieć gwarancję, chcą, żeby wszystko było w jak najlepszym porządku, tak? Przysłali komputer, a są rzut beretem ode mnie, podejrzewam, bo wysłali to wczoraj do oddziału DPD? Ja wczoraj to już miałem, tak? Znaczy, no fakt, że ja w DPD jeszcze pracuję, ale to nasz oddział obsługuje ich adres, tak więc no nie jest to daleko, równie dobrze mogliby mi to podwieźć, żeby się zapoznać. No ale tak tylko mi naszło, żeby napomknąć o tych takich właśnie cwaniakach jeszcze, tak? No bo niestety są, nie da się tego wyplewić. Zawsze będą szukali jakiejś okazji i tak dalej, i tak dalej. Co, trochę was może obniża? Może nie to miałem na myśli, mówiąc obniżę. Może z tej perspektywy będziecie coś więcej widzieli, czy coś. Jak coś źle, to krzyczcie. Wi-Fi nie zmieniałem, bo klient kupił razem z płytą, tak więc na 100% sprawne. Co ja robię? To trzeba podnieść, to trzeba osadzić. Cyk. Gdzie mi ty? Muszę sobie przysiąść. Siadło, cyk, teraz, o, dysk, cyk, i gra, montujemy baterię, cyk, i za chwilę nastąpi, słuchajcie, pierwsze odpalenie, bez skręcania jeszcze, ojojoj, tu jest jakaś nawet dwie śrubki. Nie wiem, od czego one tam były. Skąd się tam wzięły? Tego nie wie nikt. A i jeszcze podłączymy Wi-Fi. Wi-Fi.
Czekajcie, bo tutaj widzę, że się troszkę zapałętał jeden kabelek od wentylatora. Może być. O tak. Tutaj wisi, trzeba przykręcić. Ale to nie jest śrubka od Wi-Fi. Chyba nie dostałem w ogóle śruby od Wi-Fi. Czy to jest gwint w ogóle? Później może coś tam wybiorę. Na razie grunt to do sprawdzić. O, dobra, wpięta. Karta. Pod spodem. No. Dobra, pod panem restem będzie git. I tak, a to jest... Kurde, takie zginanie tasiemki, tak jak to było, nie jest za dobrą opcją. Tasiemka lubi się przełamać. Czyżby bateria to trup? Mamy jeszcze zasilacz. Zasilacz już jest od mojego laptopa, ale jest. Gdzie tu się podpiąć? W sumie już nie potrzebuję uziemienia, więc... Coś się tu zaświeciło. Wydobywają się dźwięki. Obrazu nie będzie, bo właśnie sobie jakoś tak uświadomiłem, że nie podpiąłem taśmy matrycy. Dobra. Ale spoko. To nie popełnia, znaczy to nie błąd, ale przeoczenie, o tak, to nie błąd, aczkolwiek na pewno przeoczenie. Kto nie przeoczył czegoś tam w życiu? Jak widzicie, laptop wystartował. Zaraz zobaczymy, czy się uruchomi i czy klawiatura działa.
Jeżeli ta klawiatura nie działa, ja wtedy oczywiście jeszcze do testów podepnę swój palm rest, bo posiadam takowy. Gdyż tak jak mówię, wydaje mi się, że komputer był zalany. Dobra, słuchajcie, laptop jest uruchomiony. Sprawdzimy sobie klawiaturę. Jak widzicie, wszystko się pojawia, wszystko znika. Tak więc chyba wszystko jest w najlepszym porządku. Zobaczmy, czy sieci Wi-Fi są widoczne. Sieci również są widoczne. Jest moja. No więc cóż, chyba pozostaje go już tylko skręcić i odesłać do klienta. Jednak co mnie jakoś tak występują trzaski tego typu. Ciężko powiedzieć, czym mogą być spowodowane, ale mam zarówno moduł audio, głośników nie mam, ale mogę wyjąć z obudowy, więc jeszcze to sprawdzę. No i tyle, tak? Bo coś tu ewidentnie trzeszczy. Ale tak, moduł audio widzę, że jest wygięty. Jest generalnie chyba wyżej niż być powinien. Więc jeszcze raz go rozmontuję. Czy nie jest zmontowany, zacznijmy od tego. Jeszcze raz go rozmontuję i sprawdzę to, czy tam wszystko jest dobrze. Tutaj już miałem naszykowane do sprawdzenia czy klawiatury, ale jak się okazało, klawiatura była sprawna. Czekajcie. Klawiatura była sprawna. Tutaj to jest jakoś tak, o, tak powinno być. No cóż. Czekajcie, a wyjmę jeszcze ten element. Trzaski raczej nie powinny występować. Zaraz zobaczymy. Znaczy raczej, na pewno nie powinny występować. Teraz trzeba to już robić dosyć ostrożnie, znaczy ja to muszę robić bardzo ostrożnie, gdyż nie jestem uziemiony. Komputer jest pod prądem. Sprawdźmy. Tutaj jest moja taka część. Dobra, chyba gra. Podpinamy i sprawdzamy.
Dobra, bateria coś tam działa. Nie zdążyłem wejść do BIOS-u niestety. Aha, bateria z wykrzyknikiem, tak więc lepiej coś tam podepnę. Jak widzicie, trzasków nie odnotowano. Nie wiem, czy słyszeliście te poprzednie trzaski. No były. Na pewno były. No jeszcze coś tam chwilę popstrykamy. Nie, no jest dobrze, tak? Tak więc zadzwonię do klienta, powiem, jak wygląda sytuacja. No i tyle, jeżeli będzie chciał, to mu wymienię ten element, jeżeli nie, to nie. Ten element jest sprzedany. No, ale dobrze, że leży drugi nasz tester od gierek. I dzisiaj jeszcze jeden powinien przyjść, więc nie ma problemu. Okej, dzięki i na razie. Już drugi raz wam to dzisiaj mówię.